Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ale tym razem ruszyłem tyłek od komputera, który jest tam i siedzę na moim łóżeczku, bo przyszła do mnie paczka, tajemnicza paczka. Ja wiem, co jest w środku, wy jeszcze nie, za chwilę się dowiecie, więc bez zbędnego tutaj gadania, tak to wygląda, zwykłe opakowanie, tutaj mamy adresik, nie pokażę wam tego i otwórzmy sobie tą paczkę, zobaczymy, co jest w środku. Wow! Zobaczcie, co to jest, co to jest, co to jest, wow! Moi drodzy, jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, jest to pad od firmy Shock Controllers, z którą ostatnio nawiązałem współpracę i dzięki temu dostałem od nich pada, który jest zrobiony tylko dla mnie. Nie ma takiego drugiego pada na świecie. Takiego pada nie ma nikt na świecie oprócz mnie. Wow! Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Otwórzmy sobie to. Jestem podekscytowany. Zobaczmy. Uwaga. Uwaga. Wow. Oh god damn it. Oh wow. Wow. Pozwólcie, że ja go wyjmę z tego opakowania, ale wow. Pierwsze wrażenie naprawdę świetne. Mamy oczywiście zabezpieczenie, żeby ten pad nigdzie się nie poobijał w transporcie. Wow, tym nie będę rzucał, ok? Tym nie będę rzucał, bo... Wow, wow! Jak to wyjąć, jak? Zobaczcie, tak ten pad wygląda. Jest to pad od Xboxa One, ale także do PC-ta. Ja go będę używał do PC-ta głównie. Tak ten pad wygląda. Jest cały czarny, z tyłu jest biały. I dodatkowo z tyłu ma dwie łopatki dodatkowe, które tu jest X, tu jest chyba A, nie wiem, zobaczymy, jak go będę testował. W każdym razie tak sobie ustaliłem, że wow, wow, god damn it. W każdym razie tak sobie ustaliłem z firmą Shock Controllers, że zrobią mi dwie łopatki i tutaj będę miał strzał i podanie, jeszcze nie wiem, która jest która, zobaczymy. Ale co mogę powiedzieć, fantastyczna sprawa, jest czarno-biały, tutaj też jest biały z dołu, jest taki czarno-biały. I gałki są czerwone, dokładnie tak jak chciałem. Oczywiście jest mój napis, że ten pad jest mój. Żaden inny, tylko mój. Wow. Wow, ale wow, jak to wygląda, jak to jest fajnie zrobione. Czekajcie, coś wam pokażę. Coś wam pokażę. Grałem zawsze na tym padzie, to jest zwykły pad od Xboxa 360. Tak? Najzwyklejszy pad. A to jest mój nowy pad, który wygląda bardziej fajnie. Oczywiście, że ten, nie no, żartuję, oczywiście, że ten, jeszcze się będę musiał nauczyć obsługiwać tego, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. W każdym razie, co mogę powiedzieć, jestem zachwycony tym padem, naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, ale takiego pada mogę mieć nie tylko ja, ale także wy. Oczywiście, nie wiem, możecie dać swoje imię lub ksywę ze szkoły, jak was nazywają w szkole, tam nie wiem, szympans, hehe, czy inny. Ktokolwiek, może po prostu imię, Kacper, Paweł, Filip, nie wiem. Takiego pada możecie sobie zamówić na stronie Shock Controllers. Linki macie w opisie, tam się też udajcie. Wow, ale ja jestem naprawdę zachwycony tym padem. Także moi drodzy, to był unboxing tego pada. Co mogę powiedzieć? No grać na nim tak jak na padzie od Xboxa One. Jest on na pewno wygodniejszy od tego pada. Tak mi się wydaje, te spusty chodzą na pewno lżej. U mnie już piszczały. Tak, tak, tu tego nie ma, tu chodzi wszystko gładko, elegancko i co mogę powiedzieć, no moi drodzy, pad jest świetny, na nim teraz gram, tym nie będę rzucał, tym mi się zdarzyło rzucać, jest cały, bo jest twardy, zobaczymy jak ten, no tym nie będę rzucał, bo szkoda, bo jest mój nick, jest pad specjalnie dla mnie robiony, więc szkoda, ale moi drodzy, jestem zachwycony i polecam wam stronę Shock Controllers, bo nie robią kiczu, myślałem, że to będzie kicz tak naprawdę, ale wyszedł im zajebisty padzik, z którego jestem dumny, bo wreszcie po tylu latach mogę powiedzieć mamie, zobacz mamo, gdybym nie był youtuberem, nie miałbym tego pada. Także wreszcie mi się coś udało, wreszcie mam własnego pada do Xboxa One, do PC-ta, na którym będę mógł grać w FIFKę i nie tylko. Jej! Także moi drodzy, w tym filmie to wszystko, ja wam dziękuję za oglądanie. Linki do Shock Controllers macie w opisie tego filmu.
Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy ten pad jest spoko, bo jak dla mnie jest. No i chyba dla każdego z was też, tak? Tak czy nie? No oczywiście, że tak. Będziecie mieli skilla plus 10 do skilla w FIFA. Tak, plus nawet w CS-a możecie tym grać. W Counter-Strike na padzie spróbujcie zagrać. Tym padem będziecie mieli plus 10 do fragów. Zobaczycie. Także moi drodzy, w tym filmie to wszystko zrobiłem, bałagan. Zaraz to muszę posprzątać, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Także widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, papa i cześć. Yo!